Piłkarze Polonii Kępno mają już za sobą kilka jednostek treningowych. Trener Mariusz Strzelak przyspieszył okres przygotowawczy. Mobilizacja w drużynie jest duża, podobnie jak i frekwencja na treningach. Czekają nas mecze najpierw kontrolne i myślę, że no tak, przygotowany do czwartej ligi, przygotujemy się i przygotowywaliśmy się już długo do tego. Powiem szczerze, przygotowaliśmy się tak naprawdę już do tego od zimy. No, mamy teraz okres, jaki mamy, no i trzeba tutaj brać pod uwagę to, że niestety no, będzie nas frekwencja w tej chwili zadowalająca, ale zbliża się ten połowa lipca, no i chłopcy będą chcieli gdzieś wyjechać, ale to ja mówię, to tak jest w każdym klubie to czeka i każdego klubu to czeka, że po prostu zawodnicy w tych amatorskich klubach wyjeżdżają, no i z tym się liczymy. No na pewno nie będzie nam łatwo jako Beniaminkowi tutaj grać w tej czwartej lidze, ale na pewno popsujemy jednej drużynie tutaj krwi i na co nas będzie stać, naprawdę będziemy walczyć do ostatnich sił, no bo tak zakładamy, no nie weszliśmy po to, żeby zaraz tutaj spać. Mimo wszystko, że reorganizacja, to będziemy starać się wypaść jak najlepiej w każdym meczu. Do każdego meczu indywidualnie będziemy się przygotować, jak to żeśmy robili po prostu w Okręgówce. No wiem, że czekają nas bardzo mądre, doświadczone zespoły i na pewno z nim będzie trudno grać, ale mówię, ambicją, chęcią, wolą walki można zrobić wszystko. Trenerze, kibiców zastanawia jedno. Kto przyjdzie, kto wzmocni zespół Polonii Kępno? Mnie też to naprawdę nurtuje. No, kto wzmocni? No, to ciężko jest tutaj powiedzieć na temat wzmocnień. No, ja nie chciałbym w tej chwili mówić. Ja wiem, że teraz jest okres, w którym można załatwić wiele rzeczy, wielu zawodników, bo tak naprawdę no przydałoby się tutaj, tak jak mówiłem, czterech zawodników, czterech. To było już naprawdę, to był rarytas, jak to mówią, nie? No, ale mówię, zobaczymy. Prowadzimy rozmowy z ludźmi, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No na pewno chcielibyśmy, bo to wiadomo, że no nic bardziej nie poziomu sportowego nie podnosi jak rywalizacja. No robiłem to cały czas i robię to do tej pory. No będę starał się tutaj z prezesem, razem z prezesem i z zarządem ściągnąć tutaj trzech co najmniej ludzi, bo tutaj to doświadczenie naprawdę będzie bardzo konieczne. Kapitan zespołu Damian Kurzawa podkreśla, że w porównaniu z innymi okresami przygotowawczymi widać w zespole wielką motywację do treningów, bo i zawodnicy mają nowe wyzwanie, czwartą ligę. Inna motywacja na pewno, czwarta liga to na pewno wyższy poziom i dlatego może tylko tym się mogą różnić, tą motywacją. Jest mobilizacja w zespole? Jest mobilizacja, na pewno idzie trudniej niż w tamtym roku o punkty, ale chcemy na pewno w każdym meczu wygrać. Widziałeś terminarz, początek? Obojętnie, czy to był początek, środek, każdy mecz tak naprawdę będzie dla nas ważny, bo jeżeli ma utrzymać się 8 zespołów albo 7, to nie możemy kalkulować, żeby na początku mieć łatwiejsze zespoły czy słabsze. To jest wszystko tak naprawdę ciężko do przewidzenia, kto będzie silny, kto będzie słaby. Dla trenera, dla sztabu, dla kibiców zawsze wzmocnienia są dobrą stroną, a dla piłkarzy, dla was rywalizacja. Chcielibyście podnieść rywalizację w zespole? Wiadomo, jeżeli przyjdą dodatkowi zawodnicy, rywalizacja się podniesie, będzie to tylko z korzyścią dla nas, dla zespołu. Jeżeli tacy nie będą, to na pewno dysponujemy zawodnikami, żeby tą rundę zagrać i zdobyć określoną liczbę punktów, która by nas zadowoliła, ale to na pewno trzeba się liczyć, że mogą wystąpić kontuzje. Ale wiadomo, jeżeli ktoś przyjdzie, na pewno będzie to na plus dla drużyny. Na chwilę obecną z pierwszą drużyną Polonii Kępno trenuje kilku młodych zawodników z Marcinków Kępno. Nie pojawili się jednak zawodnicy, w kontekście których można by było mówić o transferach. Pierwszy sparing Polonia rozegra w czwartek z Agroplonem Głuszyna. Natomiast według terminarza spotkań pierwszym rywalem na boiskach czwartej ligi będzie LKS Ślesin.